Ponieważ jest pan przyjacielem kilku osób i mnie się wydawało, że kiedyś żeśmy się spotkali, nie wiem, czy to możliwe, czy też nie, ale na Facebooku tak się stało, że akurat wystąpił pan koło Małgosi. Mnie się wydawało, że był pan po prostu na wykładzie i no, przycisnąłem. Jeżeli nie, ale dziękuję, że pan tak ładnie opisał tą sytuację całą, ale ja byłem pewien, że to pan był na wykładzie. Nie zwróciłem uwagi, ponieważ te małe są te ikonki i po prostu te osoby, które były przy Małgosi, po prostu nacisnąłem jako znajomy. Znalazł się pan wśród moich znajomych. Zaakceptował to. Ja też akceptuję osoby. I cieszę się, że pan tutaj przyszedł i cokolwiek napisał. No. Ale przede wszystkim zapraszam na swoją stronę, tam www.azborowiecki.net, gdzie stworzyłem ten film i przerzucam go. On jest na Facebooku także wyświetlany, ale przede wszystkim tylko po to, że to jest taki nośnik troszeczkę reklamowy, a też reklamowy właściwie nośnik, bo w rzeczywistości to wszystko jest na stronie. A w ogóle to... Byłem pewien, że to jest. I w dodatku pan jest znajomym Ziutka, a z kolei Ziutka znajomi są także moimi znajomymi. Większość. My się wszyscy znamy, a wątpię, żebyśmy się kiedyś nie spotkali. No chyba, że działamy zupełnie w różnych sferach, ale ja jestem jeszcze przyjacielem Jarka i Ziutka, i Małgosi, bo to stanowimy jakby takie źródło nierozłączne. I tam jeszcze kilku znajomych jest, których zauważyłem, że mamy wspólnych. Także nie jesteśmy osamotnieni. A jeżeli się nie znamy, no to poznaliśmy się. Bardzo mi miło. No i zapraszam na stronę, a jeżeli coś, to proszę tam coś napisać. Do rzeczywistego zapoznania się będzie mi bardzo miło i pozdrawiam. Do zobaczenia. A przede wszystkim to pogaduszki. Dlaczego? Rak. No oczywiście, bo rak to znajomi, bliscy znajomi, a przede wszystkim to, co się dzieje. Facebook jest jakimś jednym z miejsc, gdzie po prostu robimy jedną wspólną tą globalną wioskę. I tutaj, w tej wiosce, no troszeczkę dużo mam znajomych, ale to ze względu na to, czym się zajmuję, czyli astrologią. I ta astrologia pociąga za sobą różne dziedziny. I te dziedziny się poszerzają, a ponieważ działam także i w sztuce, no więc działam i w astrologii, i w sztuce, i łączę to. Więc grono znajomych się zaczyna rozrastać. A ponieważ kocham zwierzęta, a przede wszystkim psy, bo no jestem takim cichym wielbicielem i kynologiem z prawdziwego zdarzenia przynajmniej. Starałem się być, ale nie udało się zrobić papierów sędziowskich, kynologicznych. Ale za to pozostała wielka miłość do zwierząt, którą przekazałem następnemu pokoleniu. I mam nadzieję, że następne pokolenie też będzie hołdować temu, znaczy tutaj psom. Dzisiaj, w tej chwili nie posiadam żadnego czworonoga, ale za to posiadam, łącznie z moją córką, cudownego Wilpeta, Harcika, który już jest dorosłym hartem, już takim seniorem, bo już ma swoje lata, ale wcześniej mieliśmy American Staffordy i jeszcze wcześniej aż dwa, a pod opieką więcej i jeszcze wcześniej była Rottweilerka, były cudowne aż cztery harty afgańskie, cztery naraz, oczywiście, że tak, trzy przede wszystkim, a potem jeszcze doszedł czwarty, potem odszedł on, bo to była młoda suczka, odeszła, ponieważ zaraziła się parwowirozą. Schodzę z tematu właściwie, jak zawsze. Wydłużam rozmowę, a tutaj o raku. A rak to korzenie. Korzenie lubię opowiadać, ale opowiadać historię ze swoimi przyjaciółmi. No cóż, kiedyś może stworzę taką
pogaworzyć przy szklaneczce dobrego Węgrzyna. To by było coś wspaniałego. Pogaduszki są, no więc pogaduszki trzeba sobie troszeczkę pomarzyć. A marzenia to przecież nic więcej jak wspaniały księżyc, który dzisiaj jest w nowiu. No to więc od nowa trzeba rozpocząć swoją historię. A ty tutaj po prostu to może nacisnąłeś na ten cudowny guzik. Wspominek. Może i to nazwiemy wspominkami kiedyś. Do zobaczenia. Dziękuję. Cześć. Jarku.